Zobaczcie, to tak się kończy. Przyjechał tata do pana Janusza, do taty Dexmana. No i sami jedziemy do domu, nie? Dexman, jedziemy do mnie? Jedziesz, no. Jeszcze farba się lepi, a on już naklejki nalepył. Lepiej się trzyma. Podzielił się kasą? Ojciec? Troszkę postawił. Za obrzątanie. Zapraszam ciebie na kanał Niemen Team oczywiście, nie? Nie oglądajcie Jokera, dawajcie do mnie wszyscy. A jak? Co to za jeep? Land Rover, zakuty silniczek, wszystko tego. 300 koni pod maską. Patrz jak mruczy. No. Chłopie. Na gaz. Na gaz, no. Ja mam w gaz, on jest gaz. Ty, a on teraz na gazie już jest? Nie, jeszcze nie. A jo, już jo. To szybko? No. Jak ciepło jest silnik, to odpalić od razu. Zobaczcie widzowie, wracamy z Sempolla, a zobaczcie jak Mareczek śpi. A tu są te dziury, kurde. Zobaczcie jak on śpi. Ty, halo! Ty! Kieruj tam ładnie. Wyłażył się jak żaba na liściu. I mówi idzie spać. Nie wiem czemu ta woda święcona mu zaszkodziła coś. Na razie. Na razie. Na razie, że się obudził. Jedziemy jeszcze do Niemena zobaczyć na chwilę, bo nam się nudzi, a musimy zobaczyć co tam u niego słychać. Dobra, trzymajcie się. Zobaczcie gdzie my się znajdujemy. Widzicie? A, co tam jest? Gdzie my się znajdujemy? Co to za Passat? Co to za ciapek? Tyle ciągników, to giełda jakaś? Widzicie kto to idzie? Siema! Siema! Kurwa. A co tu na przyczepie jest? Gdzie masz ojca? Ciekawe skąd wziął na to pieniążki. Ja piję? No. Rolnik z Hollywoodu za nie mógł, ja? No, musi z panem Januszem trochę tam pogadać dłużej. Zobaczcie ludzie. Idziemy zobaczyć, zobaczcie ile obornika. Joker chyba musi przyjechać, pomóc tutaj, co? Po prostu stoi. No. Po opryskach rzepaków. Romeo wczoraj ogarnął temat. Tak. A rzepak niski to nawet nie kładzie się, nie? W tym roku jest niskie rzepaki. Niski? Równo z maską. Tak? U was? No. Taki wysoki od deszczy. Równo z maską. U nas strasznie niski. Taki gdzieś, nie? A najmniejszy jest taki do podnika. No. Masakra, u nas jest do koła ledwo sięga. Ja ci powiem, susza była i to dupa, nie? No. Pokaż byczka, ale u ciebie wieje, u nas tak nie wieje. Nie? Nie. To widziałeś wtedy ty? Ale byczki, nie? Kurczę. To środkowe, zobacz, patrz, urosły. Urosły jak nic. Urosły, nie? Chodź tu. Wczoraj tata akurat ten gnył wyrzucał. Ładnie, czyściutko, no. No, no. Kurde. Kabela, nie? Urosły? Ładne, no. Jebły, nie? A tam jeszcze mam małe w drugim. 11 sztuk. Tak? No. Ten jest największy, zobacz. Który? Ten? Rośnie jak na drożdżach, nie? Kurde, nierówno rośnie. Chodź. O, a tu. To są największe, większych nie mamy nawet. To ty już wszystko sprzedałeś, nie masz większych. Oczy sprzedał, jak mnie nie było. No, nie podzielił się kasą. To kaferom jeszcze sprzedał, nie? Podzielił się kasą? Ojciec? Flaszkę postawił. Za obrzątanie. Tej, ale no. Ojciec sprzedawał po tej aferze, co była z tą wołowiną, nie pamiętasz? No, 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 no. sprzedał, udało mu się, sprzedał chyba 2 tygodnie przed tą aferą, nie? A po tej aferze dzwonił, cena złoty 50 na dół. Masakra, zobacz, nie? To udało, no. Wyczuły. Starać, chłopie, ci mówię. Co starać? Kaszę, gruźlicę. Niemen, do mnie kiedy wpadasz? Musisz tu pojeść na odcinku. No ona się chłodzi już rok. Chłopie, zamarzła. Dobra. Ta co była. Ta niemenówka, pamiętasz? Ty jeszcze przyjechałeś wtedy, to jeszcze pamiętam. Była. Masakra, nie? Aż te kryształki lodu były. No. Zobacz, aż mi dzisiaj gardło jeszcze boli. Kaszę, ja pierdzielę. Ja cię kręcę, jakie malutkie. To wszystko pojemy jeszcze, nie? No. Ale malutkie. Małe, nie? No, chodź. One się mnie boją od tamtych chyba, co? Te rudy jakie ładne, wiesz? No. Dalej? Zawołaj go. Czekaj, pójdę je przebić. Po imieniu. Chodźcie laki, dalej! Ludzie od Jokera przyjechali. Dalej, zada. Boję się. No i śpisz. Ale fajne, no. Kurde, jak ładnie wyglądają. Fajne, nie? One już głodne są, widzę. Ej, jeszcze przy kamerze w gówno depnąłem. Ale ty będziesz szczęśliwy. Ja, chodź tu mały. Ten się w ogóle nie boi, jaki fajny on jest, kurcze. A ten tu ładny jest, tu. Ładny? Ten jest najmniejszy. Tak? No widać. Te zdrowe są, zdrowe. Ale chude, nie? Chude jeszcze. Jojo. Ale wszystko od rolników, nie? Nie ma żadnych handlarzy. A tu jaki większy, nie? Jo. One szybciej przyjechały, wiesz? Słucham? Szybciej przyjechały. Aha. Zbieraliśmy wszędzie w koło, nie? Drogo płaciliście za jednego? Co? Drogo płaciliście za jednego? No ci pamiętam, które ja. Które 1500. Tak? Te mięso tylko. Aha, a najtaniej? Te? No. Te HF-y? Po to HF-y, no. 1000 z kawałkiem. Taniej nie kupisz. No. Wszystko byki, nie? Jo. Daję im ten, całe ziarno kukurydzy, nie? No właśnie widzę, że słabo mielą te ziarno i śmierdzi kiszoną później. Śmierdzi, nie? Ale mówią, że jak są małe cielaki i dasz takie coś, to żyją długo i żwacz się ich wyrabia lepiej, nie? Mhm. Daję im właśnie kukurydzę całą, granulki takie, pasza i na to... Witaminki dajesz jeszcze jakieś? Nie. No i jeszcze nokopą piją, nie? Aha. Romeo nigdzie nie pojedzie, dawaj, że to ma kartkę, tylko kluczyki. Fajnie tutaj masz, nie? U ciebie coś popadało, 100 litrów spadło, nie? 100 litrów przez 2 dni. Nie, Dawid? Czy... Nie, koło tygodnia, nie? No. Ogólnie w maju jest. No, w maju, mało ostro. Dobra sprawa, ale wiecie jaki jestem? No, dobrze. No i co tu się zmieniło? Nic, o tutaj ta przyczepa, co to jest? Tej nie widziałem. Nie. To jest rozrzutnik, który jest używany do kukurydzy, powiada. Aaaa. Teraz jest tylko do drzewa jest używany, nie? Aha, no. Drzewa sobie na rąbanego narzucę, nie? I wtedy się będzie do garażu ustawiam i stoi. No. I sucha jest. I gitara. I gitara się ma. Wtedy zwala mi. Wałek włączy i zaraz zwalne wszystko. I nic więcej. O, nie ma tutaj zboże, widzę sprzedał. Czy będzie dopiero sprzedawał? Nie, dopiero będziemy sprzedawać. Tak? A po ile? Pszenicę te? Pszenicę. Ile macie? 90 ton jeszcze. Jeszcze? No. To ty bogaty jesteś. Ty od bogaty. A po co ja mam sprzedawać? My zawsze czekamy przed drzewami, zawsze, wiesz, czekamy na lepszą cenę, ale teraz też nie ma rewelacji, nie? No ile jest? 800? Dostaniesz jeszcze? 45. To ładnie. Jo. Jeszcze. O, te przyczepy już chyba będą mało używane. Ten gościu też robi te. Tak? Te plastiki. Aha. No. I ta będzie do tyłu. Tam będzie już stała do mokrnika. No ta za 500 zł była kupiona. Nie, to nie jest ta. Tu która? Tu nie ma jej. Nie ma jej? Nie ma. Ile ty masz tych przyczep? Ta jest 6 już. 2 kilometry do pola, a 6 przyczep ma. Kurde. No tutaj... Jak ja tu z domu jedną wożę cały czas. No. A tam dalej zaprowadzę 2? Puste, nie? I wtedy jadę z pełnymi 2? Jak wrócę, to wtedy to są naruszone, wtedy tylko z przyczepem jadę, nie? To u was tak sypie, że tyle przyczep musisz mieć? Chłopie, kurde. Nie zdążysz ciągnika zgasić. Czapek na górce, żebyś odpalił go, tak? Ja. Żeby na Passata nie wiem. On jeszcze skręcić. Szkoda Passata, nie? Manny. Coś tak chlapnęli, tam coś? No oni tam chlapią dalej. Jedzie pan? Bo przyjechaliśmy po pana. Gdzie? No tam zabrać, na chlapanie. Zraczka, ja nie mogę. Zraczka. Jutro dzień mamy, muszę wyglądać jakoś, nie? No to właśnie będzie pan wyglądał. No chujowo właśnie. Jest taki kupowany wreszcie? No, kluczyki masz przecież ty. Ale z tej strony tylko. Ale będzie przyczepa fest, nie? Ale ja się tak zastanawiam, po co wam ten? Tutaj zapasowa, jakby tak i tak jechać, to kluczy brakuje. Ci klucze ze sobą będziecie wozić. Zawsze pożyczyć. Nie wiem. Co? A ty, ta Jawa u ciebie jeździ? Nie. Ona super by była, nie? Ona z odnówki u nas, nie? Ta? No. Ona jest dobra, to jest. Ja pierdzielę. I na ile byś sprzedał? Nie sprzedaję, bo tego mogę mieć. Ojciec zakupała ta sfera, to będzie Mercedesem mieli. Nie? Jaka Jawa! A ty nawet nie pokazywałeś jej nigdy w filmie. No bo to była zamknięta. Nie było jej nigdzie widać. Ty błotniki... Ankę wytworzył w remonty, tak jak to ma, nie? No właśnie. A to jest oryginał, oryginalny rakier. No jak ty kurde, ta Anka nawet deszczu nie widziała. Co? Ta Anka nawet deszczu nie widziała. Tylko jak z pola zjeżdżała teraz. Nic więcej. Ty, a tu błotniki... A jak jakiś żul stał i ten, wiesz... Siknął. Siknął, ochlał się wody i... To tam widać, jak RSM-em zadziałało. Zobacz jak widać. A tu zobacz, same cepy. Same cepy, kurwa. Same capy. Będziemy w bizonie zmieniać, przeciw wam jeszcze. Tak? W świecie, nie? Ty szkolny to widziałeś, nie? No. Ten bizon to nawet, kurde... Zobacz. On też tylko widział deszcz, jak z pola zjeżdżał. Bo masakra, wuja był jako pierwszy właściciel, nie? No. I my go później od niego kupiliśmy. Tylko czego brakuje? Klimy, kurde, klimy. Trzeci rok zakładasz. No nie było kiedy, kurde. Chciałem wiesz od czego? No. Od samochodu jakąś. No. Założyć podnicę, takie pierdoły, napęd z jakiejś pompy czy coś, nie? Bo zakładają ludzie tak. Bo wiesz, to na dachy są takie, no. kupisz, ale to jest drogie znowu, nie? A tak samemu byś coś wymyślił. Nie no, kurde, coś się tutaj u ciebie dzieje. Przyczepa nowa będzie w tym roku, u nas dwie. No. My dwie kupujemy od Farmera, Dexmana. A my może ta żółwka kupimy jeszcze? Co? Ta żółwka, to widziałeś? Widziałeś, ty widziałeś. No. Taką ta żółwkę z hydropakiem, nie? No, będziesz kupował. No to już macie tutaj spoiler, widzowie. Będzie Niemen kupował. Dokładnie. To co, my się z wami żegnamy? Trzymajcie się, mordeczki. Trzymajcie się. Na razie. Na razie. Rolnika z Hollywood. Terytorium Marka to jest. Jedziemy po rolnika z Hollywood. Ja, jedź. Go wepchać do samochodu. Średnia trasa, nie? No. Nie, 140. 150 tak. 150. A tu jechałeś przez Ciuchów normalnie, tak? Tak. Za Martę. Za Martę, ja. Za Martę. Wyszedł za Martę, nie? No dobra, no to się żegnamy. Pomachajmy. Pa. Nara. Na razie. Trzymaj się! Jedziemy po rolnika z Hollywood. Tu się zmieszczę? Dawaj, tu masz dużo miejsca. Nara!